Dawid Janczewski, Trójbój.pl, jesteśmy w Lęborku, rozmawiamy z Danielem Makowskim, który dzisiaj wygrał wszystko, co można było wygrać, wszystkie możliwe konkurencje. Danielu, czwarta próba na 250 kilo, udana? Udana. Tak jak już mówiłem dwa tygodnie temu w Kartuzach, no była szansa na poprawę jeszcze 5-kilową. Ta poprawa była nieco większa, bo 15-kilowa. Niemniej tutaj też pomogła mi trochę formuła zawodów. Była nieco inna, jak dla mnie łatwiejsza, więcej udogodnień. A poza tym no jednak można było niektóre rzeczy technicznie poprawić. Już siłowo nie bardzo, dwa tygodnie to nie jest dużo czasu. Co mogę powiedzieć, bardzo zadowolony jestem. Dużo nagród, wspaniała atmosfera, wspaniali zawodnicy. Życzę sobie tylko kolejnych takich zawodów i oby Trójbój.pl mógł być zawsze na takich zawodach. Udany sezon dla Ciebie, jak i dla całego Waszego teamu. Jakie plany teraz? Odpoczywasz do wakacji, czy gdzieś? Tak, sezon był udany. Drużyna zaprezentowała się chyba świetnie w tych zawodach. Najlepszy sezon, jaki mieliśmy do tej pory. Zresztą drużyna Prysu Team to dosyć młoda drużyna, to jest właściwie nasz pierwszy całoroczny sezon, tak? On obejmuje dwie partie zawodów, ten okres wiosenny i okres letnio-zimowy. Jaka plany na przyszłość? No na pewno odpoczynek teraz, odpoczynek gdzieś myślę do wczesnej wiosny i od maja kolejne starty, pewnie aż do grudnia kolejnego roku. No liczymy na to, że uda się zrobić jeszcze lepszą formę, że będziemy mogli dalej wygrywać jako drużyna, jako pojedynczy zawodnicy. Dzisiaj Twoja waga wynosiła 109,9. Myślisz, że uda Ci się utrzymać ją w przyszłym sezonie, czy już masz plan, żeby zmienić kategorię, czy dalej jeszcze? To jest tak, czy mam plan, żeby zmienić kategorię? Nie mam planu, ale kategoria się zmieni mimo woli z tego tytułu, że od przyszłego, 120 kilo, więc z tego tytułu, że od przyszłego roku wchodzą nowe zasady według IPF-u i kategoria będzie od 105 do 120, także siłą rzeczy moja kategoria zmienia się. Także idziesz do przodu. Idę do przodu. Jakieś plany startu w zawodach związkowych w przyszłym roku? Nie mam jeszcze takich planów, co prawda nie odrzucam absolutnie, aby startować w naszym związku polskim. No zobaczymy, co szef klubu zadecyduje, bo jednak to w naszym klubie to nie są pojedyncze decyzje, to jest decyzja całego klubu. Albo jedziemy gdzieś, albo nie jedziemy i tego się będę trzymał. Życzę powodzenia w przyszłym sezonie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na kolejnym. Do zobaczenia.